Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, a oto i oczywiście Darkest Dungeon. Tak więc, zgodnie z tym co mówiłem, dzisiejszy cel to nie ja. Gdyż nigdzie nie ma nic tak sensownego jak, proszę, te dwie rzeczy, których w sumie nam najmniej najmniej potrzeba, bo już nawet postaci nie mamy, a to jest po prostu bezcenne. Tak więc, bez większych sergieli od nasza drużyna, ulepszona, przygotowana, lecimy. Dobra, jeszcze tak. Oczywiście wiem, że pewnie przesadzę, ale niech będzie. Wolę przesadzić, niż potem znowu żałować. Sześć pochodni i jedno to jak zwykle i żywność. Nigdy więcej niż 8 do tego miejsca, chyba że jest to średnia czy długa wyprawa, to wtedy znacznie więcej. Bo tak znasz, powiem szczerze, na moje doświadczenie to nigdy więcej tak się nie przyda. Przynajmniej na krótkich. No a jeszcze tym bardziej w tej lokacji, gdzie można tak po prostu znaleźć milion razy więcej tych wszystkich, jak to się nazywa. No właśnie prowiantów, ale dobra, bez marzenia. Okej. Okay. Narzekam, że jest krótko, że nic szczególnego i w ogóle to proszę, jakie to długie nagle. Może sobie jakoś i tak poradzimy. Dobra. Woda, trochę złota i strona z dziennika. Podeptany dziennik 2 na 4. Walczyliśmy we wschodniej galerii, na której ścianach wisiały portrety naszych przodków, obojętnych świadków tej rzezi. Alzaret, gorąca głowa w naszym orszaku, poważnie potrzebował, przytrzebił szeregi wroga. Boleśnie odczuwam jego nieobecność, nawet gdy przypominam sobie, jak splugawiłem swe spodnie na widok jego ciała padającego bez życia na podłogę. Z ust nieszczęśnika lała się krew, a jakiś okrutny nóż zamienił jego płuca w krwawiącą miazgę. A jednak udało nam się odnaleźć zwycięstwo, więc maszerujemy dalej. Patrz, że tak trochę się plączę, ale no, jest wyjątkowo wczesna godzina. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Muszę 90% sal zbadać. Okej, nie ma nawet po co tam iść. Więc odpuśćmy sobie, o ile nie będzie tak, że 90% to trzeba wszystkie. Chociaż nie, zawsze mi jedno jest tak, że nie trzeba tam włazić. Nieważne, ile by było pokoi łączni w ogóle. Dobra, fajnie. Łopata. Nie chcę narzekać ani nic, ale tak trochę puste te korytarze. Aż za puste jak na tą lokację. No dobra, w takim wypadku tam są trzy pokoje, najpierw idziemy do góry. I skarb, walka, skarb, oczywiście. Albo raczej nic, walka, coś. Kufer. Dobra. To pierwszy, oczywiście kolega. To kolega zajmie się, no oczywiście naszym pierwszym linijnym, no bez przesady. I już się zaczyna mój fart. Chociaż, dobra, może nie jest aż tak źle. No jak widać, to właśnie sprzęty ulepszyłem tak dosyć porządnie. On się jeszcze nie ruszał, a kill-offem może uda się go wykończyć. Dobra. Oczywiście, że nie. Nie wiem, jaki był minimum, ale 6 to zdecydowanie nie to, co chciałbym osiągnąć. Osłabienie. Nie. Okej. No nieźle. Nie spodziewałem się aż takich rezultatów, ale dobra. Są, to niech będą. Ja na przykład nie mam zamiaru. Snajperska precyzja albo na oślep. Na oślep ma ile? W sumie większe obrażenia i jeszcze szybkość przyspiesza. Dobra, przynajmniej się tyle udało. I okej. Więc tak, tym razem co my tu mamy? Nie wiem, kto z tych dwóch jest gorszy, więc... Niech będzie, że rzuca szkletami w obu. No. Odporność na krwawienie zmniejszona. I jest jakaś szansa, żeby tam... Nie, tylko tego. Dobra. Jakoś się udaje. Już w sumie został już tylko ostatni, który... Nie ukrywam, nie czuję, żeby był jakimś wielkim wyzwaniem. Chociaż no... On by się przydał z większymi obrażeniami niż tylko samym krwawieniem. Ale nie ukrywam, krwawienie też zabójcze, potężne i w ogóle. Okej.
i dokończymy nożem. No, i zaczynam w końcu porządne rzeczy, po których tu w sumie przybyłem. I w sumie póki pamiętam jeszcze co to było, że takie w ogóle nieprzydatne. O to. No, od razu lepiej. Tak więc idziemy. Bagaż, oczywiście klucz. Spodziewałem się lepszych. Ale i tak jak za cenę jednego klucza, co? Nie ma co narzekać. Dobra, i teraz co my tu mamy? Po prostu pokój z bitwą, jeden skarb i jedną bitwę jeszcze. No dobra. Oj, pająki. Nie będę ukrywał, nie lubię dosyć tych pająków. Właśnie przez to. Po prostu są wkurzające najprościej w świecie, no nic wielkiego poza tym. I zobacz, liczę na to, że może się uda. Chociaż w ten sposób mogę spróbować się pozbyć dwóch pająków na raz. No jest szansa. Dziękuję. Przynajmniej raz mnie postać posłuchała. No proszę. To by się spodziewał, że tak dobrze to pójdzie. No w sumie naprawdę nie ja. Ale dobra. Dwie stresogenne i dwa grzyby. Okej, okay. Trzeba zacząć oczywiście od tych kobietek na stres, bo jednak one są okropne. Więc oczywiście trucizna. Nie weszła, bo czemu miała wejść? Chociaż tyle. I cek, nie mogę ogłuszać ostatniego miejsca, to niech będzie, że tego się spróbuję pozbyć na jedną rundę. Nie ubiję jej tak czy siak, ale no trzeba przygotować się na to, żeby jak najszybciej ona padła, więc... Nawet nie będę udawał, że czekam czy coś, czy na później. No nieźle. No, on się może stresować, dla niego to nie problem. Bez przesady są, że wszyscy na nią. Dobra. Zatruł cię, proszę. Wy to widzicie, 20% to nie chce wejść. Trochę takie denerwujące, nie ukrywam, ale no, to jest Darkest. Do takich rzeczy się tutaj przywykło już od początku, dobra. Ona już raczej nic nie zrobi w tej rundzie. Jak to działało? Nie, nic sensownego na oślep. Albo snajperska precyzja. Nie będzie na oślep. Okej. Liczyłem na trochę lepszy, teraz był totalnie niech będzie. No ale zamiast uzdrowienia jak zwykle. Idealne, okej. W sumie teraz nie masz co myśleć, po prostu dobijamy grzyby i lecimy z powrotem. Dobra, czyli ten grzyb już najprościej w świecie jest rozkrwawiony do śmierci całkowicie. Natomiast tego drugiego postaram się pozatruwać, pobić kill-offem i inne takie tam rzeczy. Dobra, tak więc jak mówiłem, zatrucie. Prawda ma 60% na to, że się nie uda, chociaż. No właśnie, nie jest to problem ze względu na obniżanie ciągłe tych odporności. Dobra, ma 4, to jeżeli jeszcze... Jeśli się teraz uda, to się na pewno uda, to mamy 8. O, czyli brakuje 3. Dobra, on już nie groźnie. W takim razie... Tobie, kolego, postaramy się zafundować darmowe ogłuszenie. I dobra, już nie ma co się przejmować tą bitwą, jest po prostu wygrana. I okej. W takim wypadku... A niech będzie kill off. No i proszę, potęga Minecrafta wygrała, jak zwykle. Dobra. Mamy coś takiego mało istotnego na obecny moment, na pewno pochodnie. No i bierzemy rzeźby. Dobra, on to dostanie, niech będzie. Nawet jeśli to w sumie wymarnowałem w ten sposób, ale okej. No i idziemy jeszcze na kilka bitw, które mam nadzieję, że zakończą się sukcesem takim samym jak te tutaj. Dla naszych bohaterów, bo jednak nie ukrywam. Nie chciałbym się wkurzać, że znowu gra mnie nie lubi czy coś. No ale dobra.
to nie jest moment na takie użalanie się nad sobą. Naprawdę jeszcze nie jest tak źle, jakby mogło być. Okej, okay, więc bitwa. Czy wy to widzicie? Chyba nawet wiem, jak już nazwę ten odcinek przez to, co się stało. A jeśli wiecie, to no tytuł mogę wam podać teraz. I wiem, że on taki będzie. Znowu on, wszystko z dużych liter. Z trzema wykrzyknikami. Ewentualnie wykrzyknik, znak zapytania, wykrzyknik. I jeszcze zobaczę jak... Ale jedna z tych dwóch wersji. No bo... Jakiego farto pecha trzeba mieć, żeby spotkać go po raz kolejny? Chociaż dobra. Tym razem moja drużyna też jest bardziej przygotowana na spotkanie z nim, więc... Może aż tak źle nie będzie. Dobra. W takim też wypadku zbroi mistrza trzeba próbować ogłuszyć. Bo jednak on może blokować nam kolekcjonera. I teraz tak. Ty, moja droga różniczko, w sumie użyj na oślep. Kogo byś tam nie trafiała, to i tak ma niezbyt wielkie znaczenie. Największe znaczenie jakie jest, to żeby ona mogła nakładać tą swoją trucizną zatrucia. Dobrze. Okej. Okay. Ha. Na krwawienie ma 20%, ale... Ja mam 100% tylko na wywołanie, więc... Bezpiecznie będzie pozbyć się kapłanki. Albo jego. Ale chyba prędzej kapłanki... Dobra. Nie jest tak źle. No, on oczywiście tak. Wystanie życie? Co? O, okej. Okay. Nie dowiemy się co. Dobrze, w takim wypadku zajmij się tym kolesiem. Niegroźny. I okej, okay. Strzel w kolekcjonera, bo czemu by nie w sumie. Kolejne strzałki. Dostanie 9 obrażeń. No jeszcze zdecydowanie za mało, ale... Wystanie życia znowu. I pewnie on się wyleczy teraz za 100. Nie, dobra, tylko za 10. Dobra, spróbuję ogłuszyć kapłankę. Okej. Jest dobrze, no tyle na ile może być dobrze w takiej sytuacji. Dobra. Oczywiście on najpierw, bo jakby inaczej. No i znowu wyssanie życia. To jest wkurzające, nie będę ukrywał, chociaż nie ma co narzekać, przynajmniej nie przywołuję dalej swojej kolekcji. A ja bądź co bądź dalej, no, pozbywam się jej. W sumie jej, jego raczej. Dobra, teraz w takim wypadku trzeba się pozbyć rundy oprycha. Bardzo łatwe. Tutaj kilofem nie mogę. Szkielet nie wykonana roboty. Strzałka może. Ale jak mówiłem, na niego akurat już tak przywykłem do tego, żeby rzucać strzałkami, więc zostaję przy strzałkach. Dobra, kolego, spróbuj. Naście. Dziękuję, pozbyliśmy się właśnie już kolekcjonera. Co jeszcze na przypieczętowanie, rzucę nożykiem. Liczyłem na to, że może go dobiję. No jak widzicie, udało się po raz kolejny. Miejmy nadzieję, że tym razem dostanę nagrodę, na którą czekałem. Jasne. Nagroda, na którą czekałem. No ni darydy nie dostanę. A chciałem taki tylko jeden piękny przedmiot. Dobra, drzewo wymagało serum. Super. Dobra, to ja standardowo mogę już wyrzucić w takim wypadku. Oj. Płytki grób. A żebym ja pamiętał, co się robiło z... grobem. Pamiętam, że niedawno... Właśnie nawet sobie przypominam te różne rzeczy, ale nie pamiętam do końca, okej, okay, więc... Nie wiem, może łopata? Nie wiem. Dobra. Wiecie co, no nie kojarzę, ale... Niech będziesz zaryzykuj z tym łopatą.
If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Jednak czasami się opłaca ryzykować. Okej. Okay. W sumie cztery herby. Ja już nie mam miejsca na nic. Trudno. Herby są najłatwiejsze do zdobycia, jest ich wszędzie pełno, więc pozwólcie, że zaryzykuję nie branie ich ze sobą. Dobra. Dwie grzbowe artylerie. Jeden pieseł. Jeden ten. Prowini 20, więc spróbuj. Dziękuję. Jeszcze możemy się pomału ich pozbywać, przynajmniej nawet szybciej niż pomału, dzięki temu. Dobra. To ty w takim wypadku... Mogłbym rzucić w ten sposób, ale czy sens... W sumie jest! Pomagam pozbywać się jednego z nich i jeszcze tego osłabiam. Dobra. Usunąć oznaczenie. Ale wolę jednak tak zaryzykować, żeby więcej trochę uzdrowienia otrzymywała i w ogóle. I dobra. On akurat może dostawać naznaczenie, bo w sumie dla niego to nie jest wielki problem. I teraz tak, boskie pocieszenie, czyli cała drużyna. Super. Rozdarcie naznaczonych. Nie trafił. Czyli jest dobrze. Dobra. Tutaj nożyk, czy już może nawet nie na niego. A dobra, niech będzie. Dali przeżyje to niestety. Ale okej. Okay. I tak nie jest źle. Drugi raz pod rząd krytyk. Dobra, jego bonus dalej jeszcze się uchował, więc jest dobrze. Ty spróbuj się pozbyć jego. No minimalnie. Co? Dobra, mniejsza to. Dobra, ta dwójka już martwa. Bez większych problemów. Został tak naprawdę tylko on pies. Przy czym pies jest wkurzający, ale on jest ten trochę groźniejszy. Nie wierzę. Zawsze ten sam efekt, akurat w jego przypadku. Okej. Okay. Ale spokojnie. Mam coś takiego na wypadek, żeby on tak łatwo nie zginął, więc... No. Jak widać, nie jest tak źle. Dobra, kto jest groźniejszy, czy piesem? W sumie piesem fajnie było się pozbyć, ale jego też, bo w sumie on jest wkurzający mocno. Dobra. Wściekły pościg, tak po prostu na ostatnie miejsce. Ja nie wiedziałem, że on tak potrafi. Ale dobra. Teraz na oślep i liczymy na to, że trafisz w piesa. Ja nawet się udał. Dobra. To jest warte 300 coś, to 700 coś, dobra, bierzemy co? I standardowo ty, koleżko, dostajesz tą miksturkę, nawet nie wiem po co, w sumie to jest woda święcona, ale ja tam lubię to nazwać miksturką i... Uwaga, uwaga, uwaga... Jeśli zaliczymy już po tym pokoju, to idziemy odwiedzić tylko tamte rzeczy i na tym kończymy. Dobra, mamy 100 na pułapkę, rozbierajasz. No nareszcie. No, od razu lepiej. I w sumie, jako że mamy jeszcze 12, to mogę podleczyć pożywieniem wszystkich, tak naprawdę. No, mówiłem. Tutaj żywności się dużo nie bierze. Jeszcze się okaże, że poza tym, co ja im tu wepchałem, to oni nie będą żarli nic. U, fajnie, skrzynka. Dobra. W sumie taka sama kolekcja przeciwników jak ostatnio, więc... Powiedzmy, że strategię będę miał taką samą. Ja w sumie nie ma co zmieniać pomysłu. Dobra, dobra. Proszę, proszę. Gościu nawet zgadł, co chciałem zrobić. No szkoda tylko, że mu trochę nie wyszło. Ale dobra. Nie ma co narzekać. Jest i tak super.
Dobra. Myślę, że on po prostu padnie tak po prostu, więc nie ma co się przejmować. Tutaj oczywiście wściekły pościg. Naznaczenie. Niech będzie. Dobra. Do tej pory jeszcze nie rozwikłam tutaj ten efekt w niebo wzięty jemu. Wiem, że to jest niby traktowane jako negatywny stres, ale to jest jedyne, co on utrzymuje, żeby nie było. I mimo to on nie robi problemów przez to. Tylko tak jakby uzyskiwał pełnię swoich możliwości czy coś, ale... Wścieklizna, super. Co to powodowało? Wielkiego znaczenia dla niej to nie ma. Ale dobra. Ponownie. Okej. No niestety jeszcze groźny. Więc tak... ślepy dla wszystkich. Co jest zaskakujące, bo to jest od 2 do 3. Dobrze, w takim wypadku... pozbyć się jego... Nie no, muszę najpierw... tutaj dokończyć, bo to z tą dwójką. Dobra, ich i tak nie wykończę. Ale mogę w ten sposób przynajmniej wykończyć dwóch, więc widzicie, no, jest dobrze. No, niestety przeżyje, ale już teraz jest pokonany całkowicie. No i oczywiście został jeszcze pies, czy on w sumie wściekły zębacz. Nie wiem, czy jest dobrze przetłumaczony, czy jakieś takie delikatne, powiedzmy, błędne. Super, kolejna wścieklizna. Ona akurat będzie musiała ją usunąć, bo nie ma przebacz. U niej celność jest dużo cenniejsza niż obrażenia. Ale dla takiej kleryczki to tam w moim wykonaniu nie ma większego znaczenia. Chyba, że to wpływa na leczenie, to wtedy zostawiam obrażenie. Dobra, i nie można sztyletem na pierwszą linię, więc wykończ. No jasne. Musiało tam polecieć. Nie, gra mnie zdecydowanie nie lubi. Ale okej, nie ma co się przejmować. Teraz powinno pójść dobrze. Dziękuję bardzo, gro. Paska na oko. Wyłącznie zbroj, mistrz. No cóż. Nie ukrywam, fajny przedmiot. Dobra, 500. Niech będziesz tego pozbędę. Nie, dobra. Lecimy przez zioła. Zawartość jest moja. Nie, no, akurat... akurat nie ma przebacz, muszę brać każdy akt. Bo akty własności są tu aż zbyt cennymi dodatkami, żeby z nich rezygnować od tego po prostu. Dobra, fajnie. Nawet decyzję to nie lubię już brać. I super, pajaki na zakończenie. Nie będę ukrywał, dla mnie to jest nawet pocieszające, że to pająki tylko. Pomimo tego, że właśnie mam takie tendencje do unikania wszystkiego. Nie, ale wracając do konkretów. Po prostu wiem, że pająki nie są niczym zabójczo trudnym. I proszę, dwa pająki już padły. Teraz tylko tak naprawdę musimy pozostałych dwóch się pozbyć. Co może niestety sprawiać trochę problemów. No ale proszę. Dobra. Mam nadzieję, że teraz ten minus do celności mnie nie z... zgubił mnie prawdopodobnie. Nawet jeśli nie, to trudno. No i tak jego próbuję ogłuszyć. No cóż. Wielkiej różnicy to nie robi, tak czy siak, jak mówiłem, to jest końcówka wyprawy. Ej, ale ją mogliście oszczędzić sobie. Ogarnę cię słabość. Dobrze. A niech będzie na oślep. Nie trafione oczywiście. Bo jakby inaczej. Proszę, bądź taka łaskawa i traf. Dobrze, dziękuję. Się udało się. No, to teraz dobijamy. Nareszcie, już spokój. Bierzemy, co się da wziąć. Ja nie wiem, czym to w sumie robię, ale niech będzie, że tak. A, już się odbiło to, że w sumie
Mi krew by się przydało wziąć czym prędzej. Dobra, łopaty już nie biorę. I nagle ściana, oczywiście jak na złość musi być. O proszę, nie ma. No i nieźle, gdybym wiedział, że tak będzie, że to już nic. Dobra, w sumie to mój błąd. A dobra, wracamy do osady. I się udało, 25 minut mamy prawie ukończoną. No właśnie, zarobiliśmy 9000, 10 tego, 12 tego, 2 tego, 2 tego. Jest dobrze, oczywiście jakieś tam nawyki. Skrucha, no nie wierzę. Przeżyję, może być. Aha. Dobra, czyli już wiem, co trzeba zrobić. No oczywiście dalej to samo. Tak więc, zanim coś, to oczywiście przygotuję jeszcze wszystko, co muszę zrobić. Dobra. A niestety, najpierw to potem odstosować, a reszta zobaczymy za jakiś czas. On, no może tylko tu iść. Jednak wiecie, no, może to jest pozytywny stres, chociaż pokazuję negatywny, ja jednak wolę go odstresować i... W sumie mam ciekawy wybór, chociaż nie ukrywam, nie należą do tych, które... Powiedzmy, chciałbym teraz brać, bo już mam chociaż po jednym z danych klas. No. Więc chyba to tyle, czy jeszcze był ktoś, kim trzeba się zająć jakoś tak poważniej? Nie, wydaje się, że to tyle, więc może warto byłoby zobaczyć, co mam tym razem. Znowu krzyżowiec. Nie, nie idziemy. Następna wyprawa w takim wypadku... Prawdopodobnie ruiny. Ale co, jak, gdzie, co się zobaczy oczywiście już na pewno w następnym odcinku. No a na obecnym momencie wam dziękuję, no i do zobaczenia już w następnym, jak się powtarzam się. No i trzymajcie się. Hej, hej.